Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym filmie przedstawimy sobie historię firmy, która jest autorem największych autokarów na świecie. Największych nie bez powodu, gdyż to oni pobili rekord Guinnessa pod względem największego autokaru na świecie. Mowa oczywiście o firmie Naoplan oraz jej popularnej serii autokarów, na której się dzisiaj skupimy. Opowiemy sobie o tym, jak wygląda największy autokar na świecie, ile ich powstało, oraz oczywiście przedstawimy rozwój firmy i poszczególnych modeli Naoplana oraz ich ewolucję i najciekawsze indywidualne projekty. Zapraszam do oglądania. A przed obejrzeniem tego filmu napisz proszę, czy jechałeś kiedyś lub widziałeś Naoplana i jakie są Twoje wrażenia z tym związane. Za oknem jest coraz cieplej, tak więc zapraszam do zakupu koszulek z autorskimi grafikami. Koszulki są wykonane z wysokiej jakości materiałów, tak więc będzie to koszulka na lata, a nie na lato. Dostępna jest pełna rozmiarówka dla kobiet i mężczyzn, a z kodem IKARUS otrzymacie 10% zniżki na cały asortyment. Zapraszam, link znajdziesz w opisie filmu. A jeśli interesuje Ciebie tematyka motoryzacji, to więcej takich tematów poruszam na drugim kanale Interesujące Pojazdy. Wbijaj i zostaw suba, aby wiedzieć o kolejnych filmach. Dzisiaj skupimy się na serii Naoplan Skyliner, czyli chyba najpopularniejszej serii autokarów na świecie. Autokary Naoplan Skyliner produkowane są od 1967 roku przez Naoplan Bus GmbH w Niemczech. Naoplan był pionerem w segmencie autokarów dwupokładowych, ponieważ jako pierwszy stworzył tego typu pojazd. A jak to wszystko się zaczęło? Otóż wszystko zaczęło się w roku 1964, kiedy to na światło dzienne wyszedł autobus o nazwie Naoplan Deluxe 20L na bazie konstrukcji samonośnej. W tych latach nikt jeszcze nie myślał o tym, by stworzyć autokar dwupokładowy. Był to bardzo nierealistyczny pomysł, na który wpadł syn założyciela Naoplana Gottloba Aufwertera i projekt ten został zamieszczony w jego pracy podyplomowej. Jak to jest z wizjonerskimi pomysłami, takimi jak chociażby auta elektryczne, które kilkanaście lat temu były tylko wizjonerskim pomysłem? Tak i tutaj wiele osób nie wierzyło w sukces tego projektu, jednak ten postanowił postawić na swoim i prototypowym pojazdem o długości 12 metrów przejechał trasę ze Stuttgartu do Brukseli, rozpoczynając tym samym erę autobusów piętrowych. Prototypowy egzemplarz przypomniał konstrukcję znanych dziś piętrowych autobusów miejskich. Mógł przewieźć do 102 pasażerów na miejscach siedzących, a jego masa własna wynosiła 9 ton. Pojazd miał przeszklony górny pokład, jednak brakowało w nim choćby przestrzeni bagażowej, co było ogromnym minusem jak na tego typu konstrukcję, gdyż pasażerowie autokarów zazwyczaj podróżują z jakimś bagażem. Jednakże prototypowy egzemplarz znalazł nabywcę w postaci firmy z Berlina. Natomiast dziś Naoplan Deluxe można podziwiać bawarskim Bayrów, gdzie wozi pasażerów jak autobus turystyczny. Oprócz niego wyprodukowano jeszcze jeden egzemplarz Naoplana Deluxe'a dla niemieckiej firmy Globus Reisen. 26 kwietnia 1967 roku z taśmy montażowej zjechał pierwszy seryjny autokar piętrowy Naoplan Skyliner. Nowy model zachwycił swoją stylistyką, przestronnością i pojemnością. Nowością były pochylone ku przodowi słupki bocznych okien, nadające pojazdowi dynamiki oraz duże okna zachodzące na dach na górnym pokładzie, które stały się symbolem tego modelu do dnia dzisiejszego. Autokar był napędzany silnikami Mercedes-Benz OM403X. Jednostka ta była silnikiem diesla uturbionym w układzie V10. Generował on 352 konie mechaniczne, a wszystko to było połączone manualną skrzynią biegów ZF z 6 przełożeniami. Produkowany był on w latach od roku 1967 aż do roku 1989, czyli 22 lata. Posiadał układ drzwi 1-1-0, długi był na 12 metrów, szeroki na 2,5 metra oraz co najważniejsze wysoki na 4 metry. W środku znaleźć można było miejsca dla 77 osób, do tego były miejsca dla kierowcy oraz pilota. Naoplan Skyliner pierwszej generacji trafił do wielu odbiorców, tym także do wielu przewoźników w Stanach Zjednoczonych za sprawą istniejącej tam od 1981 roku fabryki w miejscowości Lamar. Ponadto były produkowane w fabryce w Stuttgarcie w Niemczech.
A jak to wyglądało w Afryce? Na rynek afrykański Skylinery zaopatrywała otwarta w 1974 roku fabryka w Kumasi na terenie Gany. Na jego bazie powstało wiele nietypowych konstrukcji, m.in. dla NASA czy też dla wytwórni filmowych w Hollywood. W 1980 roku skonstruowano specjalny model dla rodziny królewskiej z Arabii Saudyjskiej. Tak więc można zauważyć, że pierwsza generacja osiągnęła niemały sukces, czego dowodem były zamówienia z różnych części świata oraz od wielu znanych firm czy też osobistości. Z okazji wyprodukowania 500 egzemplarzy Skylinera, pierwsza generacja autokaru przeszła w 1980 roku przebudowę. Zrezygnowano z silników Mercedesa-Benza na rzecz jednostek napędowych amerykańskiej firmy Cummins, która jest popularna w tego typu konstrukcjach. Niewielkie zmiany stylistyczne objęły przednią ścianę pojazdu. Powiększono przednią szybę na górnym pokładzie, czy też zmieniono przednią atrapę. W 1991 roku, po zjednoczeniu Niemiec, Neoplan wykupił zakłady w Plauen, czyli w byłym NRD, gdzie także produkowano część Skylinerów na rynek europejski. W latach 80. i 90. wyprodukowano także wiele egzemplarzy autobusów miejskich i podmiejskich na bazie konstrukcji Skylinera pod nazwą Neoplan N424, który był dwuosiowy, oraz N426, który był trzyosiowy, który można było spotkać chociażby w Bremen. W 1994 roku Neoplan stworzył osobny model dwupokładowego autobusu miejskiego oznaczonego symbolem N4024 i N4026, gdzie ten pierwszy był wersją dwuosiową, a ten drugi wersją trzyosiową. W roku 1989 odbyła się premiera drugiej generacji Neoplana Skylinera. Nowa generacja została unowocześniona, lecz była ona jedynie wersją przejściową pomiędzy pierwszą a trzecią generacją tego autokaru. Ponownie powrócono do silników Mercedes-Benz, tym razem nieco mocniejszych, i zastosowano tutaj 524-konne silniki OM442LA z przełożeniem ZF. Autokary te ważyły prawie 17 ton, a ich wymiary nie różniły się od poprzednika, gdyż były one długie na 12 metrów, szerokie na 2,5 metra oraz wysokie również na 4 metry. Posiadały układ drzwi 110, a liczba miejsc siedzących wynosiła 75 plus jedno miejsce dla przewoźnika i jedno miejsce dla kierowcy. Co ciekawe, poprzednia generacja miała miejsc siedzących więcej, gdyż tam mogło usiąść 77 pasażerów. Druga generacja Skylinera wprowadziła nową stylistykę z nową przednią atrapą i nowocześniejszymi światłami, a także nową tylną ścianę pojazdu. Design nawiązywał do innych modeli produkowanych przez Neoplana. Nowocześniejsze stało się również wnętrze pojazdu. W roku 2000 odbyła się premiera nowej odsłony Skylinera, czyli autokar przed taki facelifting. Drugą generację Neoplana Skylinera, oprócz standardowych miejsc produkcji, produkowano również przez krótki okres czasu, co ciekawe, u nas w Polsce, w Bolechowie. To zapoczątkowało markę Solaris na naszym rynku, ale o tej historii możecie usłyszeć w innym filmie, który teraz się Wam wyświetla. W roku 2004 została zaprezentowana trzecia odsłona Neoplana Skylinera. Model został mocno unowocześniony pod względem poprzednich i był to naprawdę spory przeskok. Wizualnie połączono szyby na górnym i dolnym pokładzie, sprawiając wrażenie jednej dużej przeszklonej części, co znacznie odmłodziło ten model. Trzecia generacja tego modelu, podobnie jak jej poprzednicy, doczekała się wersji produkowanych na specjalne życzenie. Między innymi powstał cały przeszklony autokar dla monachińskiego przewoźnika, oferującego wycieczki po mieście. Trzecia generacja dostępna była w dwóch długościach. Skyliner C o długości 13 metrów i Skyliner L o długości 14 metrów. Po przejęciu Neoplana przez grupę MAN w 2001 roku, jednostki napędowe Mercedes-Benz i Cummins zastąpiono naturalnie silnikami wysokoprężnymi od MAN-a. Skylinera trzeciej generacji produkowano 7 lat do roku 2011. Posiadał on nieco słabszy silnik od MAN-a. Był to silnik diesla uturbiony, który generował 473 konie mechaniczne mocy, a to wszystko było połączone półautomatyczną skrzynią biegów ZF. W wersji dłuższej miał on prawie aż 14 metrów, czyli był prawie 2 metry dłuższy niż jego poprzednik. Jego długość i szerokość natomiast nie różniła się od poprzedników. Jeżeli chodzi o liczbę miejsc siedzących, to wersja większa posiadała ich 77, czyli tyle samo, ile pierwsza generacja Skylinera, ale oczywiście ten był wyposażony w wiele różnych udogodnień.
Premiera najnowszej wersji generacji Skylinera odbyła się w 2011 roku na targach Buzzworld w Courtrai. Nowa generacja została mocno zmieniona stylistycznie. Nawiązuje ona do innych autokarów Neoplana, zwłaszcza do modelu Starliner. Wprowadzono charakterystyczny dla nowych Neoplanów diamentowy szlif przy krawędzi dachu. Przednią górną szybę połączono płynnie z bocznymi oknami dolnego pokładu. Zachowano tradycyjne elementy stylistyczne, takie jak chociażby pochylone słupki, czy też zachodzący na dach okna górnego piętra. Nowy model został wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne dotyczące bezpieczeństwa. Pojazd jest przystosowany do wymagań przewoźników liniowych. Świadczyć mogą o tym m.in. możliwość wstawienia miejsca dla niepełnosprawnych w tylnej części pojazdu, czy też wyświetlacz kierunkowy w standardowym wyposażeniu. Z danych technicznych wynika, iż autokar ten był tylko w jednej wersji pod względem długości, a dokładnie w wersji 14-metrowej. Posiadał silnik Mana, który generował 460 koni mechanicznych, a wszystko to zostało połączone ze skrzynią biegów Man Tipmatic. Ponieważ posiadał aż 83 miejsca siedzące, to o 6 więcej niż poprzednie największe wersje tego flagowego autokaru. Od 2015 roku Neoplan Skyliner produkowany jest z silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro 6. Debiut nowej generacji Skylinera w Polsce miał miejsce w marcu 2017 roku na targach Warsaw Bus Expo w Warszawie. W 2014 roku Neoplan podjął decyzję o zamknięciu fabryki w Plauen i przeniesieniu produkcji poza Niemcy, prawdopodobnie ze względów kosztów. W 2015 roku w Plauen powstał ostatni autokar, a produkcję Skylinerów, podobnie jak innych autokarów Man i Neoplan, przeniesiono do zakładów w Ankarze. Obecnie Plauen mieści się centrum modyfikacji autobusów Man, gdzie pojazdy są przystosowane do indywidualnych wymagań klienta. W 2017 roku Neoplan Skyliner obchodził swoje 50-lecie. Z tej okazji Neoplan przygotował specjalną edycję limitowaną modelu. Według danych producenta do tej pory wyprodukowano ponad 5000 egzemplarzy modelu Skyliner, z czego większość jeździ na regularnych liniach autokarowych. Ciekawostką jest to, że we wrześniu 2017 roku jeden egzemplarz Neoplana Skylinera brał udział w testach bezpieczeństwa organizowanych przez Neoplana na torze firmy Michalczewski u nas w Polsce w Radomiu. Przejdźmy teraz do wersji specjalnych, które z pewnością wielu z Was zainteresuje, a takich oczywiście nie brakowało. Pierwszą taką wersją był Neoplan Megaliner, który był autokarem dwupokładowym, ale różnił go fakt, iż posiadał aż 4 osie. Naprawdę robi on wrażenie. Ciekawostką jest to, że znaleźć go można było wielu polskich przewoźników jeszcze na początku tego tysiąclecia. Posiadał on silnik Mercedesa w układzie widlastym V8, a gigant ten był długi na aż 15 metrów. Aby móc nim manewrować, miał on możliwość skrętnych dwóch osi z przodu, co było jego największym wyróżnieniem, ale i również największą udręką, gdyż serwisowanie takiego autokaru, który jest wybrykiem natury, jest po prostu ciężkie z uwagi na niską dostępność części oraz ze względu na koszt ich zakupu. I również mało który mechanik potrafił takie coś naprawić. I przejdźmy teraz do króla tego odcinka, czyli Neoplana Jumbo Cruisera. Ten zapisał się w historii motoryzacji mocnym drukiem, gdyż ustanowił rekord w księdze rekordów Guinnessa jako największy autobus na świecie. Łącznie zostało wyprodukowanych ich 11 egzemplarzy w latach od roku 1975 do roku 1986. Z danych technicznych wiadomo, iż posiadał on silnik V12 o mocy 437 koni mechanicznych, co w porównaniu do poprzednich autokarów nie wydaje się być taką dużą mocą. Oczywiście w stosunku do masy, która całkowita wynosiła aż 28 ton. Posiadał on łącznie 170 miejsc siedzących, czyli około 2 razy więcej niż jego mniejsi odpowiednicy. Dokładnie tematykę tego autobusu poruszałem w odcinku o największych produkcyjnych autobusach, do którego link macie teraz na ekranie. Polecam gorąco to obejrzeć. Bardzo ciekawą sprawą był najkrótszy na świecie dwupokładowy autokar, a była to specjalna wersja 9-metrowa dla japońskiego odbiorcy. Musicie przyznać, że maluch ten wygląda naprawdę bardzo uroczo. Oraz bardzo ciekawym egzemplarzem był Neoplan N128 przekazany w roku 1985 dla NASA. No trzeba przyznać, że ktoś taki jak NASA to bardzo ciekawy klient i mało kto może pochwalić się wykonaniem autokaru właśnie dla tego typu firmy. Ciekawe, czy chcieli go wysłać w kosmos.
Napiszcie w komentarzu, który z tych autokarów zrobił na Was największe wrażenie, a ja przypnę Ci serduszko oraz możecie dać znać, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać na kanale. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na pozostałe filmy na kanale. Cześć!